Gamescom 2019 już za nami. To kolejna impreza po E3, gdzie oczy całej elektronicznej branży skierowane są na wystawców w poszukiwaniu zapowiedzi nowych tytułów. Cześć, z tej strony Kicek, a to szybki przegląd najciekawszych wiadomości z tegorocznych targów Gamescom. Tegoroczne święto graczy w Niemczech pełne było produkcji, które w końcu otrzymały datę pojawienia się na rynku. Tak m.in. było z najnowszą produkcją studia InXeye Entertainment Wasteland 3. Na zaprezentowanym przez Microsoft materiale mogliśmy zobaczyć, jak tytuł prezentuje się w akcji, a także dowiedzieć się, że w nasze łapy trafi w 2020 roku na blaszaki PlayStation 4 oraz Xbox One. Kolejnym tytułem, o którym dowiedzieliśmy się co nieco podczas tegorocznego Gamescomu, jest strategia Empire of Sin. Gra przeniesie nas do Ameryki, a dokładnie do Chicago z lat 20., gdzie staniemy na czele jednej z mafijnych rodzin. Naszym zadaniem będzie oczywiście przejęcie kontroli nad miastem. Nie będzie to łatwe, bowiem w tych latach w Chicago panowała prohibicja. Ciekawostką jest fakt, że w produkcji ma pojawić się dość duża ilość rzeczywistych postaci. Materiał zaprezentował nam nie tylko zarysy fabularne gry, ale także sporo elementów samego gameplayu, które możecie aktualnie zobaczyć na waszych ekranach. Premiera Empire of Sin nastąpić ma wiosną 2020 roku na blaszaki PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Targi przyniosły nam także zapowiedzi. Jedną z najciekawszych jest nowa produkcja od studia Modus Games. Jak na razie nie wiadomo o niej zbyt wiele, oprócz tego, że jest to kolejna odsłona cyklu survival horrorów. Broken Porcelain, bo tak nazywa się produkcja, ukaże się w 2020 roku. W 2021 roku zaś na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4 pojawi się Everspace 2. Niestety na temat tej produkcji dowiedzieliśmy się tylko tyle, że ma zaskakiwać przede wszystkim otwartym światem i jeszcze bardziej bogatszą historią. Kolejną produkcją, która ujrzała światło dzienne, jest tytuł, nad którym pracuje Marcus Leto, były dyrektor kreatywny studia Bungie, odpowiedzialnego za serię Halo. Produkcja ma być futurystyczną strzelanką, która zaoferować ma aż 12 godzin kampanii dla pojedynczego gracza. Dodatkowo otrzymać mamy również tryb multiplayer, którego główną zaletą ma być, jak mówią twórcy, brak rozwoju. Co do końca oznacza to stwierdzenie, niestety nie wiadomo. Disintegration zadebiutuje na rynku w 2020 roku w standardowym zestawie, czyli na PC, PS4 oraz Xbox One. A teraz dobre wieści dla wszystkich tych, którzy chcą polecieć w kosmos ze słynnymi zielonymi stworkami. Kerbal Space Program otrzyma swój sequel. Po raz kolejny od podstaw będziemy musieli stworzyć swój własny program kosmiczny w 2020 roku. Na targach nie zabrakło także Electronic Arts, które tym razem dość mocno reklamowało swoje najnowsze dziecko, jakim jest niedawno zapowiedziana kolejna odsłona Need for Speed Heat. W trakcie imprezy otrzymaliśmy dość obszerny materiał prezentujący rozgrywkę. Ogłoszono także mobilną aplikację Need for Speed Heat Studio. Dzięki niej będziemy mogli zaprojektować wygląd swojego samochodu, a później przenieść go do oryginalnej gry. Premiera 8 listopada tego roku. Podczas Gamescomu nie mogło zabraknąć także polskich przedstawicieli. Jednym z nich było CD Projekt Red, które oprócz Cyberpunka 2077 do Kolonii przywiozło również Wiedźmina 3 w wersji na konsolę Nintendo Switch. Zaprezentowano obszerny materiał poświęcony gameplayowi na przenośnej konsolce. Jak się okazało, wszyscy, którzy martwili się o to, że Geralt nagle dość mocno zbrzydnie, nie mieli racji. Jeżeli chodzi zaś o Cyberpunk 2077, tutaj Redzi dalej nie odpuszczają i bardzo dawkują przekazywanie kolejnych informacji na temat produkcji. Na Gamescomie dowiedzieliśmy się tylko tyle, że tytuł będzie dostępny na platformie Google, mowa oczywiście o Stadia Connect. I to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym materiale. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!